tutaj Basia taką powiedziała ważną rzecz, że nie ma, wielu ludzi mówi, o, bo ja nie widzę czegoś. Nie ma takiej opcji, żeby, tak jak mówiłem wczoraj, żeby iść prawidłową drogą i nie osiągnąć sukcesu. To jest niemożliwe. Ale właśnie temat pierwoci, to jest temat, który w chrześcijaństwie jest mega zaburzony. Że nie zdają sobie z tego sprawy, że literalne podejście do zjawiska albo danie czegoś, co jest liche, nie otwiera nam dróg duchowych. To nie jest kwestia, że Bóg nam błogosławi za coś. To nie o to chodzi. To są duchowe zasady. Byle jakość nie otwiera dróg duchowych. Rozumiecie? Do wpływu finansowego do twojego życia. Nie otwiera to dróg. Drogi duchowe błogosławieństwa finansowego otwierają się wtedy, kiedy to, co my dajemy, jest prawdziwe, szczere, a w wyniku tego zawsze hojne. Rozumiecie? Takie świadectwo zarabia na giełdzie, bo po co podpisujeczek poszła, oddała. Dlaczego? Tak robili Izraelici. Izraelitom się urodziła owieczka. Oni wybierali najpiękniejszą. Zanim oni w ogóle 10% dóbr oddzielali, to oni wybierali właśnie najpiękniejsze rzeczy. Codziennie do świątyni Izrael przynosił najlepsze rzeczy. Komuś coś urosło dobrego. Najładniejszy owoc. On go ścinał, niósł do świątyni. To była normalna procedura w ogóle wmontowana w tych ludzi, w ich głowach. Rozumiecie? Oni tak żyli i tak żyją. To było normalne. Normalne. Posłuchaj dalej. Powiem ci teraz coś bardzo ważnego, czego może nigdy nie słyszałeś. Jest napisane tak. Każde pierworodne z Izraela będzie moje. Słyszałeś taki tekst? To teraz posłuchaj, coś ci powiem. Każde dziecko, które urodziło się w Izraelu, miało zostać zaniesione do świątyni ku pobłogosławieniu. Ale posłuchaj, wystarczyło, że kapłan, który tam był, popatrzył rodzicom w oczy i powiedział tak. Chce go na służbę świątyni. I rodzice musieli dziecko oddać. Pójście do świątyni, bo pobłogosławić dziecko to było ryzyko. Bo pierworodny miał należeć do Jahwe. I tylko od tego, czy kapłan zdecydował, czy nie, to było, czy pierworodny wrócił do domu, czy nie wróci. Pamiętacie Annę, jak się modli? Matkę Samuela, modlę się mój tak. Zobaczcie. Panie, daj mi dziecko. Rodzi dziecko. Posłuchaj, co robi. To, co powiedziała Basia. Urodziła dziecko, przyniosła kapłanowi. Mówi, masz. Masz. Masz dziecko. I co się dzieje później? Anna rodzi rok po roku. Po co zrobiła? Pierworodne oddała na służbę Jahwe. Znacie potem historię Samuela, dwie księgi są o nim. Ktoś na to patrzy i mówi, co to jest? Ja mówię, prawa pańskie. To prawdy Boże są. Ja wam pokazuję, ten Kościół zawsze będzie pokazywał drogi. Ta służba zawsze będzie pokazywała drogi. Drogi. Pierworodne idzie zawsze do przodu. Jest przyniesione. Masz. Ktoś ostatnio ze mną rozmawiał na temat naszego syna Wiktora. Pytał mnie, jak sobie radzę z tym, że Wiktor jest jeszcze nienarodzony z Bożego Ducha. Ja mówię, nie jest to dla mnie w ogóle problem.
przyczyn prostych. Kiedy się nawróciłem, to jedną z pierwszych rzeczy, które zrobiłem, to powiedziałem, i się dowiedziałem o tej zasadzie, to powiedziałem do Pana Boga tak. On należy do Ciebie, bo mi się pierwszy urodził. Jestem tak spokojny o naszego syna Wiktora, jako moje zbawienie. Mam taki spokój u niego. Gdyż pierworodny należy do Pana, to niech sobie Pan radzi. Rozumiesz? Dlaczego ja tak robię? Bo ja w to wierzę. Ja mam taką wiarę. Rozumiesz? Ja mam taką wiarę. Co pierworodne? Pierwodziel, to jest ważne słowo. Pierwsze, najlepsze, co mi się w życiu przydarzy, najlepszego, oddaję. Co to znaczy oddaję? To nie znaczy, że wielokrotnie to ucieka z Twoich rąk, nie w tym sprawa. Mentalnie się to oddaje. To jest pierwsze, to jest oddanie mentalne. Kiedy narodziłem się z Bożego Ducha, Agata była jeszcze nienawrócona. Pamiętam, to było w celi, na Białołęce. Leżałem twarzą do ściany i modliłem się. I to był chyba, nie wiem, marzec, luty chyba. I przeszła mi świadomość taka, że ja Agatę traktuję jako mój taki skarb mam. Taki mam skarb. Ja się wtedy rozpłakałem przed tą ścianą i powiedziałem, to sobie to weź. I ona się nawróciła zaraz. Rozumiecie? To była kwestia miesiąca, dwóch, jak ta spotkała się osobiście z Jezusem. Pokazuję Wam otwarcie drogi. Ta droga zawsze tak działa. I z kasą jest dokładnie to samo. To nie są ochłapy. To nie jest, proszę Ciebie, bo trzeba czy nie trzeba. Nie, 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 nie. To jest konkretna duchowa metodyka, która się zaczyna tutaj. Rozumiecie? Jeśli do tego dojdziemy, to będziemy nie tylko mieli różnego rodzaju sukcesy duchowe, ale będziecie fizycznie bogaci. W ogóle chcecie? To jest bardzo ważne, czy ktoś chce być bogaty, czy nie chce. Bo jak ktoś nie chce być bogaty, to mu łopatą się nie nawali. No. Jak ktoś chce żyć jakoś, to będziesz żył jakoś. W ogóle zawsze będziesz miał tak, jak będziesz miał. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Prawo przyciągania, prosto jak drut. Ale ci z Was, którzy chcą być bogaci, to musisz zrozumieć tą zasadę. Są zasady działające, tak jak Basia to wspomniała, od prawieków, a wymyślił je sam Pan. Dlaczego taki jest Pan? Pan to jest mistrz, rozumiecie? Marketingu i zarządzania. A zważywszy na to, że jest miłością, to nam pokazuje, jaki mamy żyć, abyśmy byli zarobieni. Rozumiecie, o co chodzi? Bo ja Wam pokażę to. Ja Was nauczę. Rozumiesz? Ja Wam pokażę i ja Was nauczę. Rozumiecie? Ja by ukoronować tą manipulację, zbierzemy pieniądze. I tak powiedzą, że manipuluje finansowo ludźmi.